Kontynuujemy pracę na pliku rozdział 21, wstęp do makr na arkuszu M1, jak przetestowaliśmy, nasze makro działa i wpisuje funkcję dziś na zaznaczonym zakresie danych. Ale gdzie ono jest przechowywane? Gdzie jest jego kod? Potrzebujemy przejść na kartę dewelopera i tu mamy polecenie Visual Basic. Ewentualnie skrót klawiszowy Alt F11. Jeśli sobie właśnie naciśniemy, otworzy się okno edytora VBA. I tu masz taką najgorszą sytuację z możliwych, czyli tylko jest menu u góry i szary ekran, czyli prawie nic nie widać. I co jest ważne, tak jeśli chodzi o edytor VBA, on jest zawsze po angielsku. Nieważne jaką wersję językową masz, edytor VBA będzie po angielsku i będzie miał tutaj takie klasyczne menu. I my potrzebujemy, żeby w naszym edytorze VBA włączyć przynajmniej dwa okna. Project Explorer, to jest krótko klawiszowy Ctrl R ewentualnie i jeszcze raz menu View, Properties Window, czyli okno właściwości, tam skrót klawiszowy F4. No akurat Properties Window teraz nam praktycznie zasłoniło Project Explorer, więc sobie tak pomiędzy musimy nimi zajechać, złapać lewym przyciskiem myszy, przeciągnąć, żeby mieć i okno właściwości, i Explorer projektów, czyli tak naprawdę otwartych w dużym skrócie plików Excela. No i mamy tam jeden z nich, to jest nasz plik, na którym pracujemy. Drugi, Personal XLSB, o, tak zrobimy sobie zooma, to jest właśnie skoroszyt makr osobistych. I ponieważ zdecydowaliśmy, że nasze makro nagrywamy w skoroszycie makr osobistych, to ono będzie właśnie gdzieś tutaj. Tak musimy sobie rozwinąć, żeby być precyzyjnym, tutaj moduły, tak, katalog moduły. No i tu jest tylko jeden moduł. Jak sobie klikniemy w niego dwa razy, to powinno się otworzyć okienko modułu, gdzie jest przechowywany kod. Ewentualnie ty nie będziesz miał tutaj polecenia Option Explicit, bo to jest związane z wymuszeniem deklaracji zmiennych, ale cała reszta kodu powinna być taka sama. I to jest standardowe okienko, tak zachowuje się jak Windowsowskie, czyli można sobie maksymalizować do tutaj rozmiaru okna VBA, odpowiednio je minimalizować, tak przesuwać, zwiększać, zmieniać ogólnie rozmiar, jeśli chodzi o dane. No i tu się całkiem ładnie prezentuje okienko właśnie tego kodu. I co mamy w tym dokładnie kodzie? Sub to po prostu słowo kluczowe, które oznacza rozpoczęcie procedury makra. I następnie jest nazwa makra i dwa nawias. Makro, tak naszą procedurę, kończy polecenie end sub. I tu jest sporo na zielono. To są po prostu komentarze. W VBA komentarze rozpoczynasz od pojedynczego cudzysłowu. I do końca linijki będzie komentarz. Czyli jeśli tutaj piszemy sobie pojedynczy cudzysłów, tak komentarz po prostu w króciutko, żeby było, a to sobie troszeczkę poszerzymy okienko w takim bądź razie, żeby się mieściło, to mamy komentarz, tak? I VBA komentarz jest tylko do końca linijki, tak? Od pojedynczego cudzysłowu do końca linijki. Tu nam ten komentarz jest całkowicie zbędny, nie wnosi żadnych informacji. Mimo, że tu jest napisane skrót klawiszowy i nawet jeśli byśmy sobie zmienili tu skrót klawiszowy, to tak naprawdę nie zmieniamy skrótu klawiszowego do makra, bo to jest tylko komentarz, więc zaznaczamy sobie ten zakres danych, kasujemy, jest nam zbędny, zostawimy sobie tylko ten tutaj komentarz na końcu linijki, czyli dotąd będzie aktywny kod VBA, a tu już będzie komentarz. Ok, więc co robi nasz kod VBA? Jeśli znasz angielski, to jest dużo prościej zrozumieć, bo mamy selection, czyli zaznaczenie, formula, tak już tą R1, C1 pomijmy sobie, ale formula, czyli po prostu na zaznaczeniu wkleja formułę, która to jest funkcja dziś, tak? Today, angielskie dziś. Mówiłem wszystko po angielsku, nazwy funkcji, menu i jeszcze tak będzie istotne, nomenklatura, jeśli chodzi o zapis liczb, czyli tak będzie kropka zamiast przecinka. O tym tak w późniejszych wideo. Czyli to jest nasze makro. Jedna tak naprawdę linijka kodu, nie licząc tam komentarzy i linii początka i końca naszych danych. I tu właśnie tak możemy sobie nasze makro oglądać, edytować. I teraz chcemy sobie nagrać kolejne makro. Tak, czyli
Zaznaczamy sobie pojedynczą komórkę, a załóżmy A4. Tym razem będziemy pisać tak, znowu równa się dziś, tak, nawiasy, tylko zatwierdzimy sobie Enterem. I ważne, jeszcze ma być wyłączone odwołania względne. Tak będziemy sobie mówić o tym, jak się różnią te sposoby, tak, używania, korzystania zapisu makra, ale to już w następnym wideo.